dzisiejszych czasach wszyscy uświadamiamy sobie coraz większą rolę administracji publicznej i jej wpływu na nasze życie. Na Wydziale Zarządzania włączyliśmy się w tę dyskusję, organizując cykl spotkań z menedżerami administracji publicznej. Zarządzanie publiczne jest innym rodzajem zarządzania, w którym trzeba uwzględnić szereg względów politycznych, aspektów społecznych, uwarunkowań prawnych. Do tej pory udało nam się zorganizować 10 prelekcji, w których uczestniczyli goście z Urzędu Miasta Łodzi, z Urzędu Marszałkowskiego, osoby doświadczone, które pełnią ważne funkcje jako dyrektorzy departamentów i wydziałów. Dzisiejsze spotkanie, które odbyło się na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, poświęcone było kwestii interesariuszy w procesie rewitalizacji, czyli szerokiej współpracy z różnymi podmiotami, które funkcjonują w mieście. Bardzo liczymy na udział młodych ludzi we wprowadzaniu kolejnych edycji budżetu obywatelskiego. Urząd i menedżerowie publiczni działają już na zupełnie innych zasadach. Mamy doświadczenie z biznesu prywatnego. Jesteśmy otwarci bardzo na współpracę. Rada Menedżerów Publicznych jest bardzo ciekawą inicjatywą, dzięki której studenci mogą poznać, jak wygląda praca urzędników, że nie jest to tylko praca nudna za biurkiem, ale pozwalająca wpływać na życie tak naprawdę mieszkańców miasta i naszego regionu.